zademonstrujemy związek między ruchem harmonicznym prostym i ruchem po okręgu. Żeby to pokazać, weźmiemy pod uwagę pręt, do którego jest umocowana kulka i pręt jest zamocowany na osi wirownicy. Będziemy obracać wirownicą w ten sposób, że pręt z kulką będą się również obracać. Ale nie będziemy obserwować samej kulki, lecz raczej cień, który będzie rzucać ta kulka, oświetlona przez źródło światła i będziemy obserwować, co się dzieje na ekranie za kulką. A więc proszę, przechodzimy do doświadczenia. Obracamy pręt z kulką i obserwujemy cień. Wyraźnie widać, że kulka porusza się po okręgu. A teraz obracamy całą wirownicę z prętem o 90 stopni i obserwujemy cień. Wyraźnie widać, że teraz nie ma ruchu po okręgu, tylko jest ruch, który przypomina nam ruch harmoniczny prosty. Żeby wyjaśnić ten związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym, rozważmy ruch jednostajny, który odbywa się z pewną prędkością kątową omega po okręgu o promieniu R. Tutaj są pokazane poszczególne fazy tego ruchu i jeśli rozważymy rzut wektora położenia piłeczki tej kuleczki w dowolnym momencie, to rzut na oś X jest opisany wzorem, że to jest A razy cosinus teta, gdzie A to jest promień tego okręgu, czyli długość pręta, na którym jest zamocowana kuleczka, zaś cosinus teta to jest kosinus kąta między wektorem położenia, czyli tym prętem, na którym jest zamocowana kuleczka, względem osi x. Czyli rzut tego wektora położenia na oś x jest opisany wzorem a razy kosinus teta, a jeśli to jest ruch jednostajny po okręgu, to oczywiście dla tego ruchu możemy napisać, że kąt teta to jest prędkość kątowa razy czas. I jeśli sobie teraz odświeżymy to, co wiemy na temat ruchu harmonicznego prostego, no to wiemy oczywiście, że dla ruchu harmonicznego prostego jest to rozwiązanie tego równania ruchu przy założeniu, że dla T równego 0 mamy maksymalne wychylenie z położenia równowagi, czyli na przykład sprężyna, która jest naciągnięta maksymalnie w chwili T równej 0 i następnie zwolniona. A więc to rozwiązanie na wykresie x od kąta teta wygląda tak, jak wygląda funkcja cosinus, czyli tak, jak wygląda rozwiązanie dla ruchu harmonicznego prostego. I teraz, jeśli mamy ruch harmoniczny prosty, to pojawia się tam również przy tym ruchu określenie częstości kołowej albo prędkości kątowej i teraz już rozumiemy, dlaczego istnieje bezpośredni związek między właśnie tymi wielkościami, które występują dla ruchu po okręgu i dla ruchu harmonicznego prostego. Nawiasem mówiąc, jeśli złożymy dwa drgania, które odbywają się w kierunkach prostopadłych i są przesunięte w fazie o 90 stopni i mają tę samą amplitudę, to otrzymamy właśnie ruch po okręgu. Dziękuję bardzo za uwagę.